kampania w rytm zespołu muzycznego Free, którego jeden z najbardziej znanych utworów puszczono tuż po tych słowach. Zaczynają się debaty i poznajemy twarz kandydata, jakiej wcześniej nie znano. Na ujawnionych taśmach przechwala się podbojami seksualnymi. Wyzywa kobiety od świń na spotkaniach z wyborcami. Okazuje się, że nie płaci milionowych podatków. Chce uścisnąć dłoń Władimirowi Putinowi, czy postawić mur na granicy z Meksykiem i wyrzucić tych, którzy są tu nielegalnie. Oczywiście okrasza to epitetami. Meksykanie to ci, którzy gwałcą naszych ludzi, są przestępcami i przywożą narkotyki. Wybory są ustawione i sfałszowane. Jego przeciwniczka kłamie i powinna siedzieć w więzieniu. A dziennikarze? No tak, tu się nic nie zmienia. Nie, nie zabiłbym ich. Nie, albo nie, nie zabiłbym. W większości muszę wam powiedzieć, nie lubię, bo to są często kłamliwi, odrażający ludzie, ale nie zabiłbym. To odniesienie do Władimira Putina i oskarżeń tego dyktatora, co robi z dziennikarzami w Rosji i podobno relacji bliskich Trumpa z Kremlem. Retoryka, nazwijmy, kontrowersyjna. Trump to nie tylko jednak szokujące wypowiedzi, ale i obietnice ochrony życia, sprzeciw wobec aborcji, obietnice utrzymania prawa do posiadania broni oraz te skierowane do choćby górników w zachodniej Wirginii. Przywrócimy górnikom pracę, otworzymy kopalnie. Po takich słowach ludzie wierzą, że wrócą dobre czasy. Czym jeszcze do siebie przyciąga? Jim Pace, republikanin, chrześcijański konserwatysta, biznesmen, milioner oraz polityk. Spotkałem go w Georgii, stanie, który będzie głosował za republikanami. Kiedy widzę tą panią i jej męża, on spędził dwie kadencje w Białym Domu. Oni należą do kręgu ludzi rządnych władzy. Są także tacy republikanie i oni będą głosować na Hillary Clinton. I oni też są częścią tej małej grupy. Trump nie jest z tej wąskiej grupy. On nie jest nawet z partii republikańskiej. No i oczywiście nie jest z partii demokratycznej. Jest outsiderem. On nie jest politykiem i mówi tak, jak jest. Było wielu rywali bardziej doświadczonych, wykształconych, jak choćby dr Ben Carson, mój faworyt, ale Trump jest spoza. Michał Żakowski przedstawił sylwetkę Donalda Trumpa, który uczynił kolejny milowy krok w kierunku prezydentury, czyli wygrał na Florydzie, w kluczowym stanie, który ma aż 29 elektorów. W studiu moi goście, profesor Bohdan Szklarski i Tomasz Deptuła. Mówiliśmy o tym, że trzeba zacząć jeszcze raz posłuchać przemówień Donalda Trumpa z kampanii wyborczej i zacząć w nich szukać realnych obietnic politycznych. Jedną z nich była likwidacja na przykład Obamacare, czyli flagowego pomysłu projektu Baracka Obamy, czyli programu opieki socjalnej. On rzeczywiście to zrobi? Znaczy to, technicznie to nie jest opieka socjalna, tylko obowiązkowe ubezpieczenia medyczne, które trzeba wykupić. Rzeczywiście jest to program bardzo kontrowersyjny, ale nie jest to nic nowego, ponieważ Izba Reprezentantów do tej pory chyba kilkadziesiąt razy uchwalała to była w ogóle pierwsza ustawa, która obalała Obamacare. No, to oczywiście ta ustawa nie szła dalej, bo w Senacie i nie było wystarczającej większości, żeby kontynuować debatę, a Biały Dom mówił, że zawetuje. Ale generalnie jest to sól w oku wszystkich republikanów i tutaj właściwie Donald Trump wpisywał się tak, to jest ten w tą retorykę, to jest ten krok w stronę republikańskiego mainstreamu, prawda? W Senacie w dalszym ciągu brakować będzie głosów republikanom, żeby tę ustawę unieważnić, bo sama większość 50 nie wystarczy, prawda, czy 51, ile nawet 54, bo reguły parlamentarne pozwalają 40-osobowej grupie na obstrukcję, czyli niedoprowadzenie do głosowania, w związku z czym taką super większość trzeba mieć, żeby zrobić wielką zmianę, czyli 60 trzeba mieć senatorów, prawda? Ale ja bym chciał wrócić na sekundkę do jednej z moich do myśli, z którą zostawiłem nas na koniec, czyli czytanie Trumpa jeszcze raz i jeszcze dodatkowy aktor w grze, o którym tutaj nie mówimy, to są ludzie.
obywatele, którzy są czynnikiem wpływu na Kongres i na Senat. I ja jestem przekonany, że przez najbliższe 2 tygodnie, jeżeli Trump wygra, tak, to nie będziemy o niczym innym mówić jako z niespodziance, szoku, co się stało, i będziemy pytać ludzi, szukać w ludziach odpowiedzi, bo tylko tam ją znajdziemy. I bardziej obserwują. I to będzie odwrotnie niż u Kubusia Puchatka, który im bardziej szukał, to tym bardziej czegoś nie było. To tu będzie odwrotnie. Im bardziej będziemy pytać o to, co mogło zadecydować, to tym bardziej będzie przybywać zwolenników Trumpowi, bo przyjdą ci ośmieleni, ci, którzy powiedzą: ja też tak myślałem, nie głosuję przeważnie, bo ta Waszyngton to mnie nie obchodzi, dla mnie ważna jest lokalna polityka, jeśli w ogóle polityka jest ważna, ale ja też tak myślę. W moich trzewiach jest Trump, a nie Hillary Clinton. I to będzie fala rosnąca. I jeżeli Trump będzie umiał to wykorzystać, a patrząc na kampanię, to dużo lepiej umie wykorzystać kontakt z wyborcą niż Hillary Clinton, demokraci będą bardzo zasmuceni i w dużej kropce, co się stało, bo i będą zastanawiać się, czy myśmy Sandersa nie powinni. Oczywiście to nie jest tak, że w ogóle nie mówmy tak po polsku, bo od razu polski słuchacz myśli, że ktoś miał wystawić kandydata, prawda, że złego. Kandydat został wybrany przez wyborców danej partii w prawyborach, więc to tu nie ma takiej inżynierii politycznej. Ten zakres jest bardzo dużo bardziej ograniczony niż w jakiejkolwiek innej demokracji. Więc ja nie, Ameryka chce zmiany. Jak się pytaliśmy w badaniach opinii publicznej, pokazywano dzisiaj, czego wyborcy chcą, czego się spodziewają po wyborach, to zmiana 38%. To nie jest tak dużo, ale to była najbardziej popularna odpowiedź. 38%. Ale to jest niesłychane. Ale tu się zgodzę z panem profesorem, że... Bo ze zmianą na ustach przecież do wyborów wszedł Barack Obama. To jest prezydent, który... Ale to była troszeczkę inna zmiana. Natomiast tutaj ja się zgodzę z panem profesorem, że Trump ma wyjątkowy talent do słuchania elektoratu, do słuchania tych wyborców, którzy do tej pory, a właśnie nie wyborców, bo on zmobilizował, myślę, że elektorat, który do tej pory do wyborów nie chodził. I to jest chyba też ważne. A i on umiał słuchać przede wszystkim tych wyborców z tej prowincjonalnej Ameryki, która do tej pory się czuła w jakiś sposób odsunięta. Ja sam pamiętam taki wieczór wyborczy z amerykańskimi dziennikarzami w Kalifornii w 2004 roku, kiedy wypierano George'a Busha na drugą kadencję. I w grupie amerykańskich dziennikarzy zapanowała żałoba, ponieważ Bush wygrał i to bardzo wyraźnie. I w tym momencie, ponieważ myśmy się tam wszyscy znaleźli i przyjechaliśmy przez Amerykę, właściwie każdy z nas przejechał przez tą Amerykę, ja zadałem im pytanie: słuchajcie, czy komuś z was zdarzyło się po drodze, jadąc przez Amerykę do tej Kalifornii, zjechać z głównej autostrady, stanąć gdzieś w Nebrasce, w Iowa, pójść do restauracji, do pubu, porozmawiać z ludźmi, o czym oni myślą, o czym oni, co oni czują w samym środku Ameryki, w samym środku takiego interioru, gdzie właściwie podróż do odległego o kilkaset kilometrów miasta Omaha jest wyprawą na koniec świata. I to jest ta mapa. Znaczy, jeżeli spojrzymy na mapę kolorów w tej chwili, cały środek jest czerwony. To jest ta mapa i myślę, że Trumpowi udało się wsłuchać i mówić tym wyborcom to, co oni by chcieli usłyszeć. Bo to jest to, co oni myślą. Jeżeli idą do supermarketu i kupują wyłącznie chińskie produkty, a jednocześnie widzą, że zamykane są fabryki wokół nich, to w jakiś sposób Trump, który mówi, że przywrócimy fabryki, otworzymy kopalnie z powrotem, w jakiś sposób spełnia ich oczekiwania. Telewizja pokazuje płaczących ludzi w biurze wyborczym. No bo oni rozumieją dobrze dynamikę polityczną i wiedzą, że to są te spekulacje na temat zdobycia jeszcze Michigan i być może Wisconsin, które są potrzebne. To ja
myślę, że dynamikę się to nie zmieści. Że porażka w Ohio i na Florydzie Hillary Clinton przesądza już w tej chwili o wyniku wyboru. Właśnie nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł zdobyć prezydenturę bez tych dwóch stanów. Więc... Panowie mówicie o tym, że Donald Trump wsłuchuje się w głos obywateli, ale tutaj jest taka bardzo cienka linia między wsłuchiwaniem się w głos obywateli, a po prostu populizmem, czyli mówieniem tego, co obywatel chce usłyszeć. Populizm ma... Znaczy, my musimy być sprawiedliwi dla populizmu, bo populizm może być w treści, czyli jakby mówienie rzeczy niespójnych ze sobą, takich, które mają ucieszyć obywatela, który ma zagłosować. Populizm może być też stylem politycznym, to znaczy mówieniem rzeczy w sposób, w jaki obywatel chce, żebyśmy mówili o polityce. Ten drugi wymóg Trump spełnia w 100%. Georgia, tego Trumpa my nie znamy. Nawet przez te rok ponad kampanii nie znalazł się człowiek, który w telewizji by wystąpił, czy w amerykańskich mediach, który by powiedział: ja jestem od serca przyjacielem Trumpa i ja tego człowieka znam. Oczywiście oni mówili, że znam, jest super, świetny i wspaniały, ale żadnego nie było takiego kogoś, kto by powiedział: od dziecka jesteśmy razem i ja go znam. Bo takich ludzi nie ma wokół Trumpa, więc on jest enigmą. My nie wiemy. Tak naprawdę nie wiemy, jaki jest jego program. Doprowadził do sytuacji takiej, że wyborcy kupili polityka, jego styl, jego słowa i rozrzucone, luźne treści bez spójności. Dlaczego to zrobili? Bo nie jest politykiem. Bo ci, którzy głosili spójne hasła, i tak ich nie realizowali, bo to jest ten Waszyngton, gdzie trzeba tu ustąpić lobbystom, tu kongres, tutaj trzech senatorów się sprzeciwia. To jest strasznie zawiłe, żeby przepchnąć ustawę. A przede wszystkim Waszyngton przez ostatnie kilka, właściwie ostatnie dwie kadencje był wyjątkowo niesprawny jeszcze do tej... Spolaryzowany i ten... Zideologizowany, tak. Ten wokół. Stereotyp tego podzielonego Waszyngtonu, w którym tak naprawdę nic nie może, przez który nie może nic przeforsować, to jest właśnie reakcja, jaką widzimy w postaci głosowania na Trumpa po prostu. A co to jest, kamyczek do ogródka Baracka Obamy? No, obu moim zdaniem ugrupowań, ponieważ oba ugrupowania były spolaryzowane zupełnie. To jest dużo wcześniej trzeba sięgnąć, bo pojęcia, które takie w podręcznikach akademickich, dwa popularne. Gridlock i deadlock. Deadlock to jak mamy jedna partia kontroluje Biały Dom, a inna partia Senat i Izbę Reprezentantów, nawet nie cały Kongres. I one są w klinczu. To jest klincz polityczny. Nie da się uchwalić. A gridlock to jest coś, co jest charakterystyczne dla Ameryki szczególnie. To znaczy jest takie rozdrobnienie sceny politycznej i każdy z aktorów grupy nacisku, lobbyści, poszczególni senatorowie, poszczególni członkowie kongresu, każdy z nich wnosi ustawę, każdy z nich ma własny program, bo przecież partie amerykańskie nie mają spójnego programu, z którym by szły do wyborów. One mają go na papierze i on jest potrzebny tylko po to, żeby na konwencji coś uchwalić. W związku z czym po kongresie krąży taka ilość propozycji, ustaw, ambicji, animozji, lubienia się, nielubienia się, przebicie się przez to, to jest ten gridlock, to jest ta, mówią nawet niektórzy analitycy, ci, którzy opisują amerykańską demokrację, mówią, że jest za dużo demokracji, to znaczy mówią pojęcie demosklerozy, tak jak w żyłach jest za dużo tych, nie wiem, nie jestem z biologii, moje dzieci może lepsze, co tam nam zakorkowywuje żyły, za dużo czegoś jest i tego czegoś jest za dużo w amerykańskiej demokracji. Oczywiście błędem byłoby myślenie, że oni chcieliby bardziej autorytarnego systemu. Ale, jeżeli mamy coś wrzucić Barackowi Obamie do ogródka, to on usiłował, najpierw on miał być tym kandydatem, który przełamie te podziały i miał starać się zbudować mosty. Nic z tego nie wyszło. W związku z czym sięgnął po rzecz dość nietypową na amerykańskim rynku politycznym, mianowicie
powiedzmy dekrety, takie łagodnie mówiąc, no to nie są dekrety, executive order to się nazywa. I złamał pewne tabu polityczne, że te prezydenckie prerogatywy nie uchwalamy ustawy, tylko prezydent decyduje. To było rezerwowane dla drobnych spraw. Aż Barack Obama zrobił to w kwestii imigracji. Skoro nie może być ustawy regulującej imigrację i dającej prawo pozostania części imigrantom, to ja to zrobię przy pomocy właśnie decyzji prezydenckiej. I to była skala, około 5 milionów nielegalnych imigrantów usłyszało od prezydenta, że przez najbliższe 5 lat nie musicie się martwić, nie będziemy was deportować ani ścigać, bo jeżeli macie tu rodzinę i pracujecie, to jesteście spokojni. I to było złamaniem pewnych zasad, które były w polityce amerykańskiej. Otworzył drzwi, i tak jest z polityką amerykańską. Jeden prezydent coś zrobi, następca może go krytykować, ale jak znajdzie się w sytuacji, gdzie będzie wygodnie mu użyć narzędzie, które było złe i użyte przez poprzednika, to on powie, no już to narzędzie już zostało pokazane. Republikanie będzie korzystał z tego narzędzia. Ale Republikanie jednak mu przycięli palce, bo jednak oddali sprawę do sądu i sąd i oba te programy DACA i DAPA, bodajże tak się nazywały, jednak uznał za niezgodne z konstytucją i ten program nigdy nie wszedł w życie. Ale instrukcja jakby ścieżka jest otwarta, prawda? I być może Trump z niej skorzysta, jeżeli będzie chciał, jak populista, rządzić przy pomocy, żeby jeżeli on powie, władzę ma suweren, to mu nazwiemy, i tym suwerenem jest lud mnie wysłał do Białego Domu wbrew elitom, wbrew establishmentowi, słuchajmy się w głos tego ludu, ja jestem głosem ludu i mam prawo, mam mandat uzyskałem od tego ludu. Ale mądrość amerykańskiego systemu politycznego polega na tym, że ten sam lud daje też mandat kongresowi. I on jest, co prawda, będzie republikański, ale to niekoniecznie będzie kongres pro-trumpowski. Ale to nieważne, jaki jest kongres. Kongres ma poparcie 15%. Jak ma 20% poparcia w oczach ludzi, że robi dobrą robotę, to jest świetnie. A zdarzają się sytuacje miesiące, że poparcie dla pracy kongresu jest poniżej 10%. Im więcej kłótni, im bliżej uchwalenia budżetu, tym jest gorzej. Poparcie dla prezydenta sięga 50-60%. Jak spadnie poniżej 40%, to prezydent ma duży kłopot. Ale rzadko kiedy to się dzieje. To jest ogromna różnica. Tę różnicę można wykorzystać jako narzędzie i Hillary Clinton by tego nie umiała wykorzystać, bo nie widać tego kontaktu i tego populizmu, ale normalnego dla demokracji. Donald Trump to wyćwiczył i kto wie, czy on z tego nie będzie chciał skorzystać, przynajmniej w pierwszym roku urzędowania, żeby właśnie coś rozruszać w Waszyngtonie. Ja wiem, że to nienaukowo brzmi bardzo, ale myślę, że Waszyngton dojrzał do tego, żeby coś zrobić. Myślę, że pan profesor ma rację, że tutaj ten system, który polega na wzajemnej kontroli i sprawdzaniu, może być napinany, naginany, może po prostu być testował, będzie testowany w każdym możliwym możliwym momencie. Trzeba też pamiętać o tym, że za kadencji Donalda Trumpa najprawdopodobniej nastąpi kilka ważnych decyzji co do składu Sądu Najwyższego. Już pierwsza jest oczywista, bo jest wakat, ale może nastąpić kilka następnych i będziemy mieli do czynienia ze zmianą tego układu sił w tej trzeciej władzy sądowniczej, która w Stanach Zjednoczonych jednak jest bardzo duża i bardzo, bardzo wiele prerogatyw zależy, bardzo wiele... No jest tym hamulcem ostatecznym. Jest no to tak. Jest to, co zatrzymało właśnie Baracka Obamę w tych executive orders w sprawie imigracji. Ale tak jak pan profesor powiedział, no to jest ścieżka, którą pokazał prezydent i którą może pójść Donald Trump i nie wiadomo, co będzie w kolejnej kadencji, ponieważ być może będzie miał za sobą również przychylnych sędziów Sądu Najwyższego.
No tak, z tym oczywiście musimy ostrożnie, z przynależnością partyjną sędziów i z przychylnością, bo oni mogą być bardziej przychylni pewnemu tokowi rozumowania, pewnej ideologii. Oczywiście, to jest, nie, to jest oni nie czują zobowiązanie dla prezydenta, oczywiście, bo oni są nominowani do końca życia i ich prestiż jest, powiem szczerze, pewno wyższy niż prestiż prezydenta jako instytucji, bo prezydent już uwikłany w codzienne gry polityczne, oni nie, prawda? W związku z czym, ale ideologia się liczy i tak. Tylko tak, Donald Trump, teraz wrócimy do pytania, bo pan tego pytania nie postawił wprost, ale myślę, że ono się nasuwa, to czy kim jest Donald Trump, jeśli chodzi o jego proweniencję ideologiczną? A to on jest konserwatystą? Jest enigmą po prostu. Jest. Czyli to jest... Bo z jednej strony nie jest konserwatystą czystej wody. Tak, z pewnością. Jest libertarianem częściowo. Kto wie, tak? Kto go wie, kim on jest, w związku z czym... Będzie miał szansę libertarianem, pokazać. A jednocześnie izolacjonistą. Tak, jest. Co jest właśnie sprzeczne z libertarianizmem. No, nie jest biznesmenem, może to jest to, jest człowiekiem biznesu. Nie, tak, biznesmen jednak byłby bardziej otwarty na kwestię wolnego handlu. Tak, biznesmen by chciał wolnego handlu, bo to przecież zawsze napędza amerykańską gospodarkę, a on jest protekcjonistą. Tak, oczywiście. Popatrzmy, w jakich Stanach wygrywa. Wygrywa nostalgia za dobrą, starą, uzwiązkowioną pracą i po $25 za godzinę, a nie w usługach za... Co jest też paradoksem, bo w postępowaniu biznesowym Donald Trump potrafił być bezwzględny. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli szansę przekonać się przez najbliższe 4 lata, kim jest Donald Trump, bo pewnie zmierza w kierunku zwycięstwa w wyborach i uzyskania tytułu 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli panowie Bohdan Szklarski i Tomasz Deptuła w Polskim Radiu 24. Kończymy noc wyborczą. Bardzo dziękuję całemu zespołowi, Magdalenie Skajewskiej, Bogumiłowi Husejnowowi, Paulinie Łukawskiej, Adrianowi Bąkowi, Marcie Szymczyk, Adriannie Tomaszewskiej i Grzegorzowi Ślubowskiemu. Ciąg dalszej informacji ze Stanów Zjednoczonych po godzinie 6 w Polskim Radiu 24. Żegna się Jarosław Kociszewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Minęła 6. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przed Hillary Clinton. Spadki na azjatyckich rynkach to reakcja na pierwsze wyniki z USA. Zwycięstwo Trumpa może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego, mówiła na naszej antenie politolog dr Agnieszka Bryc. Piotr Topolnicki, dzień dobry. Donald Trump na drodze do Białego Domu. Trump zwyciężył w głosowaniu w wyborach prezydenckich na Florydzie. Georgia to kolejny stan, w którym według prognoz amerykańskich mediów głosowanie w wyborach wygrał właśnie Donald Trump. Oznacza to, że kandydatowi republikanów brakuje jeszcze tylko 38 głosów do 270 wymaganych do ostatecznej wygranej. Trump ma obecnie 232 głosy elektorskie. Reprezentująca demokratów Hillary Clinton ma ich 209. Clinton wygrała natomiast w stanie Waszyngton. Rezultat ze stanu Floryda to jeden z kluczowych w kontekście ostatecznego wyniku wyborów prezydenckich. Na azjatyckich giełdach wyraźne spadki cen akcji. Wcześniej inwestorzy stawiali na zdecydowane zwycięstwo Hillary Clinton w wyborach prezydenckich w USA. Na razie jej przewaga nad Donaldem Trumpem spadła. Japoński
indeks Nikkei poszedł w dół o ponad 2%, chiński Hang Seng o 3,5%, a australijski ASX o prawie 4%. Inwestorzy sprzedają akcje i kupują uważane za bezpieczniejsze złoto, a także waluty, w tym japońskiego jena. O ponad 10% w stosunku do dolara spadła natomiast wartość peso w Meksyku, bo Donald Trump jest sceptycznie nastawiony do współpracy z tym krajem. Zdaniem części komentatorów, spadków cen akcji można spodziewać się na dzisiejszym otwarciu rynków w Europie. Rafał Motryuk, Polskie Radio. W tym momencie przed Hillary Clinton jest Donald Trump. Donald Trump, kandydat republikanów, ma 232 głosy elektorskie. Kandydatka demokratów Hillary Clinton, głosów 209. Ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA to zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, uważa dr Agnieszka Bryc. Jak mówiła na naszej antenie politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stany Zjednoczone pod wodzą Trumpa mogą nie chcieć być strażnikiem świata. Jeżeli mamy tak niestabilne regiony jak Bliski Wschód, w którym dzisiaj mamy konflikt i w Syrii, i w Iraku, mamy jednak kurczące się tak zwane państwo islamskie, ale wciąż istniejące i nie wiadomo, czy przypadkiem radykalizm islamski gdzieś nie wybuchnie, a gdzieś, czyli konkretnie na Bliskim Wschodzie, z taką podwójną siłą. Ekspert zwraca uwagę na sytuację na Bliskim Wschodzie oraz stosunki z Rosją. Nie chcę zabrzmieć jak członkini jednego czy drugiego sztabu kandydatów amerykańskich. Natomiast realia są takie, że bez Stanów Zjednoczonych naprawdę nie da się rozwiązać tych kwestii na Bliskim Wschodzie, więc izolacjonizm Donalda Trumpa ewidentnie szkodziłby sytuacji międzynarodowej, ponieważ pozostawiałby Bliski Wschód absolutnie jakby nietkniętym, takim jakim jest. Za chwilę w poranku Polskiego Radia 24 kolejne informacje ze Stanów Zjednoczonych, relacje naszych korespondentów ze sztabów kandydatów i komentarze ekspertów. Prognoza pogody. O poranku od minus 4 stopni w Suwałkach do 3 stopni powyżej zera w Rzeszowie. W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami. Bez opadów na ziemi lubuskiej, zachodnim wybrzeżu, na Śląsku i w Małopolsce. Na pozostałym obszarze deszcze, deszcze ze śniegiem. Na Mazowszu, Warmii i Podlasiu może też spaść śnieg. Ciśnienie spada. Teraz w Warszawie 997 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Witaj, kierowco roku. Panie i władco zimowej szosy, mistrzu kierownicy, którego zima nigdy nie zaskakuje. Ty wiesz, że szklanka na drodze jest zawsze do połowy pełna. Tobie też należy się nagroda za dobrą jazdę, więc kieruj się na BP, zatankuj, odbierz do 57% zniżki na nagrody i zaskocz rodzinę wyjątkowymi prezentami. Promocja trwa do 17 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i House of Music zapraszają na koncert Janusz Strobel and Sinfonia Viva Ślad, uświetniający premierę płyty oraz obchody 50-lecia pracy artystycznej. Już 16 listopada o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.